Dzień dobry Państwu. Zaczynamy następny odcinek z cyklu Wiatrak Fotowoltaika Złotów, który zajmuje się wymianą i korzystaniem z odnawialnych źródeł energii dla domu jednorodzinnego. Wiadomo, że jedynym w przyszłości, nie tylko jedynym, ale główną metodą uzyskiwania i likwidacji smogu będzie ogrzewanie elektryczne, z tym, że ogrzewanie elektryczne jest w wielu wymiarach. Może być to ogrzewanie za pomocą mat, które widać na nami, mat elektrycznych, ewentualnie folii elektrycznych, które widać w tej chwili leżące na podłodze. My te wszystkie części grzewcze w domu za chwilę pokażemy w momencie pracy, czyli w momencie ich wnętrza. Sami Państwo wyciągniecie wnioski, co lepiej zastosować we własnym domu. Przed chwilą włączone zostało przewody do zasilające próbkę z matą, to jest ta szara, i próbkę z folią, to jest ta prążkowana. Mąż teraz na kamerze podczerwieni pokaże, jakie są wyniki. Przyglądamy się, jak stany surowe wyglądają. I teraz proszę spojrzeć, jak wygląda ogrzewanie za pomocą folii z lewej strony, równomierne, a specjalnie przyrządzonej płyty na zasadzie maty. Są to przewody rozwinięte w kształcie wężyka. One się pomału zaczynają rozgrzewać i w tej chwili temperatura jest niska, bo temperatura wynosi 7,6 stopnia, ale widać, jaki jest rozkład ciepła. Natomiast sama folia surowa, którą żeśmy ją pokazywali, w tej chwili wygląda w ten sposób. Ona leży po prostu, część tej folii widać, leży na podłodze. Poprzednia folia, którą żeśmy pokazywali, leży już pod podłogą. Natomiast proszę zwrócić jeszcze raz uwagę, pomału się rozgrzewają specjalnie płyty przygotowane i temperatura jest bardzo niska, bo folia była magazynowana na zewnątrz, w tej chwili jest w granicach nawet minus 9,5 stopnia, w granicach 9,5 stopnia. I no nie za bardzo widać, żeby się za bardzo chciała ogrzewać. Rozgrzewać. Proszę Państwa, po 10 minutach widzimy jak wygląda obraz, a to jest jeszcze surowy, włączy nam się obraz w podczerwieni i możemy porównać obraz z folii z lewej strony, który jest pod podłogą, i obraz specjalnie przygotowanego ogrzewania elektrycznego, czyli z maty elektrycznej. Widać wyraźnie niebieskie te kolory, to jest zimny kolor, i im jaśniejszy, im bardziej czerwony, tym wyższa temperatura, i w ten oto sposób Państwo będziecie wiedzieli, czym się różni ogrzewanie za pomocą folii, a ogrzewanie za pomocą mat. Proszę Państwa, kiedyś pokazywaliśmy w odcinku ogrzejący obraz i tak on wygląda. W tej chwili możemy zaobserwować, jak on wygląda w podczerwieni. Widać wyraźnie gałęzie. Jest to po prostu malowane inną farbą i w związku z czym uwidacza się to różny współczynnik przechodzenia ciepła i jak ważny jest dobór odpowiedniego współczynnika przewodzenia ciepła. Przy okazji pokażemy również lustro, które grzeje znakomicie od dwóch lat. Lustro, które grzeje od dwóch lat i widać temperaturę. W tej chwili muszę zmienić kąt, dlatego że proszę bardzo, promienie UV od podczerwieni odbijają się, jeżeli będziemy na lustrzaną powierzchnię damy. Natomiast jeżeli troszeczkę zmienimy kąt, to widać faktyczny obraz. Muszę pomału przesunąć teraz,
do początku lustra, ale musi być to czynione pod kątem, dlatego że się, o proszę, promienie się po prostu odbijają od lustra i prawdziwy obraz to jest właśnie o ten czerwony, tylko jeszcze przed nami są dwa moduły ogrzewające. Proszę Państwa, w poprzednim obrazie pokazywaliśmy różnicę ogrzewania elektrycznego, to znaczy za pomocą folii i za pomocą mat. W tej chwili pokusiliśmy się, bo mamy takie stanowisko, żeby pokazać, jaka jest różnica pomiędzy ogrzewaniem w podczerwieni za pomocą grzejnika w podczerwieni i ta sama ilość energii, czyli te 650 W skierowaliśmy do kaloryfera, który jest zakręcony, bo istnieje w przyszłości taka możliwość, że energię z fotowoltaiki możemy również wrzucić w centralne ogrzewanie i żeby zobaczyć, jak to działa, włączyliśmy to przed minutą. Włączyliśmy przed minutą, widać tu obiekt jeden, obiekt drugi i teraz zobaczymy, jak się przekształca, proszę bardzo. Na płycie już jest 31,7 temperatura, a włączyliśmy to 2 minuty temu. A teraz przy tej samej energii włączamy, popatrzymy na kaloryfer, no też coś zaczyna grzać w miejscu, gdzie jest podłączona grzałka. Ale jest to minimalne i jest to typowy przykład różnicy pomiędzy promieniowaniem, czasem ogrzewania przy pomocy promieniowania, a czasem ogrzewania przy pomocy konwekcji. Tu trzeba poczekać, aż cały ten zbiornik 10-litrowy, czyli ten kaloryfer się nagrzeje i jedynie w tym miejscu, gdzie jest grzałka wprowadzona, widać temperaturę tam 11 stopni, a w całych kaloryferach jest to tutaj zimny pokój, który właściwie w zimie prawie jest niewykorzystywany. Jest 8 stopni, czyli prawie tyle, ile w tym naszym pokoju. I za chwilę pokażemy jeszcze raz obraz kaloryfera. Proszę Państwa, po 10 minutach kaloryfer się, jak widać, nie za wiele rozgrzał. Był na zielono widoczny. Był już widoczny nawet na zielono, to w zależności od tego, jak spojrzymy na kąt. Niewiele, bo ciepło się rozchodzi. O, już przechodzi. O, teraz widać, proszę Państwa, jak właściwie się ciepło rozkłada w całym kaloryferze. Czyli od razu z kaloryfera leci do góry. Było lepsze ujęcie tego. O, w tej chwili leci do góry. I no, nim się nagrzeje, to trochę potrwa, on już tam miał w niektórych momentach 17 stopni. A ta sama ilość energii w tym samym czasie, proszę, co daje. W tej chwili tu już jest 54 stopnie i możemy usiąść sobie tutaj w podkoszulku, odpowiednio zbliżając się do tego grzejnika w podczerwieni. Zresztą pokażę, jak łatwo go można przestawić, przenieść do innego pokoju, bo niekoniecznie musi wisieć na ścianie. Jest to grzejnik, który łatwo można przenieść, dostawić do siedzącego i w temperaturze tam 10 stopni siedzi sobie w podkoszulce, bo cały czas grzeje nas i natychmiastowo właściwie grzeje i o, widać, i natychmiastowo grzeje. Proszę bardzo, jak się odpowiednio zbliżymy, gwarantuję, że po pół godzince trzeba się odsunąć od niego. 55 stopni. Po pół godzince trzeba się odsunąć co najmniej na 2 metry, bo no, grzeje jak piec kaflowy. Zobaczymy, proszę Państwa, po pół godzinie, jak wygląda kaloryfer. O, widać teraz. Jest temperatura 17 stopni i rozkład temperatury na całym kaloryferze. Czyli żeśmy zużyli 650 razy pół, 350 watogodzin i tak wygląda kaloryfer po pół godzinie. A jaką ma temperaturę? Temperaturę ma, jak skierujemy najwyższą, ma 19 stopni. Widać, najniżej ma 22 przy samej grzałce.
Natomiast wyżej ma 19,6. 19,6 oczywiście jest jeszcze zimny, potrafi mieć 16 czy 12 stopni. Widać zresztą, proszę zobaczyć na kontekst tego wszystkiego, czyli ściana. Ściana ma 8 stopni, bo kolor wskazuje na po prostu temperaturę. I jak... No, co tu widać? No, chłodne to wszystko jest. Zimne to jest. Nad proże. Czyli jakie tam temperatury przeważają? Wieniec. Temperaturę trzeba skierować nawet 3,6 stopnia przy drzwiach wejściowych z zewnątrz. Okno? Samo okno w miarę ma 6,8, dość 7,2. Różnica jest niewielka, natomiast widać jak na wyżej, na wieńcu ucieka ciepło. Proszę Państwa, na temat ogrzewania w podczerwieni jest w internecie szereg różnych opinii, zarówno tych bardzo szkalujących, negatywnych, jak i bardzo pozytywnych. Ja od 4 lat piszę oczywiście raporty z ogrzewania domu, także wiem w każdym miesiącu, w zasadzie w każdej godzinie, ile energii zużyłem na ogrzewanie domu, ile energii pobrałem z sieci, ile energii oddałem do sieci i myślę, że ten problem jestem w stanie w następnym odcinku rozwinąć, bo zarówno ci, którzy szkalują ogrzewanie w podczerwieni, jak i ci, którzy w sposób pozytywny się wyrażają, mają rację. A żeby to udowodnić i właściwie w którą stronę się powinno przesunąć, musiałbym wziąć zeszyt i dokładnie odczytać wyniki energetyczne z ogrzewania domu w podczerwieni.